W najbliższą sobotę, 21 kwietnia o godzinie 12 w Galerii Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych przy ulicy Leszczyńskich 5 odbędzie się kolejna edycja Dnia Wolnej Sztuki. To wydarzenie ogólnopolskie, mające na celu zachęcenie wszystkich do zatrzymania się na chwilkę, do tego wolnego podziwiania sztuki, poznawania jej. Galerie, muzea w całej Polsce, ponad 70 instytucji bierze co roku udział w tych edycjach. Zaprasza do tego, by przez chwilę, bo to jest godzinka, podziwiać tylko 5 wybranych prac. Z racji tego, że Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych prezentuje akurat wystawę komiksu, to wybraliśmy 5 wybranych prac, niech to będzie niespodzianka dla tych wszystkich, którzy się zdecydują, o których będziemy szczegółowo mówić. A mówić będzie osoba niezwykła, bo pan Piotr Machłajewski opowie o 5 wybranych pracach, czyli to, co zwykle doświadczamy, kiedy idziemy do muzeum czy galerii. Widzimy wiele, wiele prac, eksponatów czy wielu innych rzeczy. W ekspresowym tempie przelatujemy setki tych prac. Widzimy je w chwilkę, natomiast nie zatrzymujemy się przy nich, nie zastanawiamy się, co się za nimi tak naprawdę kryje. I ideą tego Dnia Wolnej Sztuki jest to, by podziwiać tę sztukę w sposób taki wolny, nie obarczony tym, że musimy w ciągu godziny zobaczyć całą instytucję.